Poznaniacy mieszkający przy placu Wiosny Ludów oraz sąsiednich ulicach nie mogli się ostatnio cieszyć ciszą. Ten pisk towarzyszył im przy przejeździe każdego tramwaju przez tymczasowy łuk, który został tu niedawno zamontowany. Hałas związany na nawrotce pomiędzy Strzelecką a Podgórną jest naprawdę okropny. Nie tylko dla mieszkańców placu Wiosny Ludów, ale dla całego Fyrtla, bo ten problem zgłaszają mieszkańcy Zielonej, nawet ulicy Kopernika. Na szczęście o problemie wie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Deklaruje pomoc w rozwiązaniu tego problemu. MPK faktycznie postanowiło zareagować. Na miejsce natychmiast pojechały ekipy torowców, którzy na torowisko nanieśli specjalny smar. Te działania były przeprowadzane także dzisiaj rano. Teraz przejazd tramwajów jest słyszalnie cichszy, ale jednorazowa interwencja nie rozwiązuje w pełni problemu. Służby rozważały zamontowanie smarownic. Ostatecznie ten pomysł jednak porzucono. Aby zamontować smarownicę w torowisku, należałoby naruszyć podłoże i sam tor tymczasowy. To jest rozwiązanie o charakterze tymczasowym, więc na to służby techniczne się nie zdecydowały. Dlatego smarowanie torów trzeba będzie powtarzać. Mieszkańcy zwracają także uwagę na inne niedogodności. Na przykład brak wiat przystankowych. Myślimy między innymi o przystankach tramwajowych na ulicy Podgórnej, które zostały przesunięte bardziej w stronę ulicy Wrocławskiej, wylotu ulicy Wrocławskiej, ale te przystanki raz, że nie mają żadnej platformy, żeby łatwiej wejść do tramwajów. Okej, to jest problem techniczny, ale warto tam na przykład postawić wiaty przystankowe chroniące przed deszczem i przed słońcem. Będziemy rozważali rozwiązania, które sprawią, że korzystanie z transportu publicznego w tym rejonie będzie łatwiejsze. Czy wiaty przystankowe faktycznie na Podgórnej się pojawią, przekonamy się już wkrótce. Ewelina Dernoga, Puls Dnia.